wieczór. Witam Państwa ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Międzypaństwowe towarzyskie spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski i Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony rywal, który był uczestnikiem ostatnich piłkarskich mistrzostw świata we Włoszech. Zespół, z którym przegraliśmy w maju. A więc wydawać by się mogło, że rywal wymagający. No ale przecież sami doskonale wiemy, jaka jest siła amerykańskiego futbolu, co prezentuje. Trzy mecze rozegrał w ostatnich mistrzostwach świata w Italii, żadnego oczywiście nawet remisu, no ale w maju z polską reprezentacją wygrał 3-1. A więc nadarza się okazja do rewanżu za tą wiosenną porażkę. Jednocześnie dla polskiej reprezentacji jest to ostatni sprawdzian przed meczem, który rozegramy za tydzień, meczem inaugurującym naszą walkę w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy. Oto składy obu zespołów. Rozpocznijmy może od zespołu gospodarzy, czyli drużyny Polski. W bramce Jarosław Bako, dalej z numerem drugim Szewczyk, z trzecim Wdowczyk, z czwartym Czachowski, z numerem piątym Kaczmarek, z szóstym Prusik, z siódemką Robert Warzycha, z ósemką Roman Kosecki, z dziewiątką Krzysztof Warzycha, z dziesiątką Dariusz Dziekanowski i z jedenastką Jacek Ziober. Rezerwowymi zawodnikami w naszej drużynie są bramkarz Wandzik oraz Tarasiewicz, Jakołcewicz, Kubicki i Nawrocki. Trenerem oczywiście Andrzej Strejla. I zespół gości. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, tylko trzy nowe twarze w tej drużynie, a na boisku tylko jeden zawodnik, który nie był na Mistrzostwach Świata. Ale więc w bramce Tony Meola, dalej z numerem drugim Trichu, z trzecim Fraser, z czwórką Banks, z siódemką Ramos, z dziesiątką kapitan Vermes, który jest znakomitym piłkarzem, z dwunastką Krumpe, z piętnastką Armstrong, z szesnastką Murray, strzelec jednej z dwóch bramek, jakie Amerykanie strzelili we Włoszech, wreszcie z siedemnastką Balboa i z dwudziestką Aitchman. W rezerwie mamy z numerem piątym do niedawna jeszcze kapitana Winchmana, z numerem ósmym Blisa, z numerem jedenastym Wynalde i z numerem czternastym Dajaka. Rezerwowym bramkarzem jest Dot. Zawodnik, który również nie był na Mistrzostwach Świata. Marzyli nam się Szkoci, Szwedzi czy też Holendrzy. W efekcie gramy dziś spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba oczywiście z tego powodu się ucieszyć, że w ogóle znalazł się rywal dla polskiej reprezentacji, bowiem dla Andrzeja Strejlała jest to ostatnia szansa i jedyna sprawdzenia wszystkich graczy. Z wyjątkiem Jana Furtoka, który nie uzyskał zgody klubu i na zgrupowanie reprezentacji nie przyjechał, dojedzie dopiero do kolegów w poniedziałek. Pozostali nasi zawodnicy trenują w Ząbkach. Jutro zgrupowanie opuszczą Dariusz Wdowczyk i Dziekanowski, a także Waldemar Prusik, którzy wyjadą do swoich klubów, do Celtiku Glasgow i Racingu Mechelen Prusik. Rozegrają ligowe mecze i przyjadą do kolegów do Londynu dopiero w poniedziałek. Gramy trójką obrońców. Specjalnie trener Andrzej Strejlał tutaj nie eksperymentuje. Część zawodników po drobnych urazach. Nie gra m.in. dziś Ryszard Tarasiewicz. Tymczasem akcja Amerykanów. I pierwszy kontakt z piłką po strzale Murraya, najlepszego strzelca tej drużyny, którą dziś oglądamy na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, Jarosława Bako, obrony. Sędziowie z Niemiec, Werner Föckler, 45-letni arbiter, jako główny liniowi to Manfred Hürer i Manfred Lennart. Arbiter spotkania, młody, ale już ze sporym doświadczeniem, 108 spotkań, które prowadził w Bundeslidze, 50 międzypaństwowych meczów, od 9 lat sędzia międzynarodowy FIFA. Prusik. Dla niego ważny jest ten dzisiejszy mecz po spotkaniu z Francją, gdzie naderwał tymczasem ponownie Murray na naszym polu karnym, gdzie naderwał wiązadła w kolanie, długi czas pauzował. W swoim drugoligowym klubie belgijskim rozegrał zaledwie skromne 2 razy po 30 minut i trener Andrzej Strejlał chce po prostu wiedzieć także i sam zawodnik, na co go stać, jeśli chodzi o wytrzymanie takiego pojedynku, bo wiadomo, jakie siły trzeba będzie włożyć w mecz za tydzień na Wembley. Szkoleniowcem prowadzącym zespół Stanów Zjednoczonych jest trener, który objął reprezentację w roku 1988, Robert Gansler. Mówiło się o jego odejściu po Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Mówiło się o przyjściu Franza Beckenbauera, tymczasem Gansler został. Na jak długo, sam nie wie, na razie chce i opiekuje się reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Polacy. Strzelec ostatniej bramki w meczu międzypaństwowym Robert Warzycha, Dziekanowski, Prusik, Jacek Ziober, przemęczony grą w lidze francuskiej, a szczególnie wyczerpującym meczem Montpellier PSV Eindhoven. W pierwszym spotkaniu właśnie po bramce Ziobera Francuzi zapewnili sobie awans, remisując bezbramkowo w drugim meczu.
strzelać dużo z daleka, zagrać agresywnie, przyłożyć się do tego spotkania, zawalczyć, to uwagi trenera Andrzeja Strejlała. Szczególnie ważne będzie rozgrywanie przez Polaków tak zwanych stałych fragmentów gry oraz umiejętność dość ważna w meczu z Anglią, a mianowicie krycie rywala, szczególnie w jego strefie. Nie zamierzamy się za tydzień bronić, twierdzi Strejlał. Nie możemy podejść do meczu na kolanach. Musimy powalczyć, inaczej trudno osiągnięcie korzystnego rezultatu. Faul Tritschu. Niewiele osób wybrało się na dzisiejsze spotkanie, no ale nie ma co się dziwić. Takie mecze, mecze o nic, mecze o prestiż, tylko i wyłącznie mecze sprawdziany, już od dawna nie wywołują większych emocji, nie ściągają widzów na stadiony, gdy walka toczy się o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata czy Europy, czy też jest to spotkanie decydujące o awansie w pucharach. Wtedy oczywiście, gdy jest stawka po prostu meczu, publiczność rzeczywiście ściągana jest na stadion. Piotr Czachowski. 19 jego występ w reprezentacji, a dziś przed meczem Ryszard Tarasiewicz, a także Krzysztof Warzycha i Jacek Ziober otrzymali pamiątkowe proporczyki. Tarasiewicz za 50 spotkań w reprezentacji, Ziober i Warzycha za rozegranie 25. Szewczyk. Robert Warzycha. Szewczyk. Zbyt mocno i już z końcowej linii dośrodkowywał Robert Warzycha. Na dzisiejsze spotkanie przyleciał z Londynu nowy selekcjoner reprezentacji Anglii, Graham Taylor, który odwiedził polskich piłkarzy na zgrupowaniu w Ząbkach. Chciał poznać zawodników polskiej drużyny osobiście. Rozmawiał dziś z trenerem Strejlałem, którego również nie znał. No oczywiście było to spotkanie kurtuazyjne, grzecznościowe, wymiana zdania. Prawdziwa walka rozegra się między zawodnikami dopiero za tydzień na stadionie Wembley. Amerykanie. H-man. Większość graczy amerykańskich pochodzenia, można powiedzieć, albo południowoamerykańskiego, albo wręcz europejskiego. Worms. Kaczmarek. Też długi czas pauzował, nie grał. Występował później w rezerwach zespołu francuskiego Auxerre, ale już rozgrywał ostatnie ligowe spotkanie w zespole, który jest na drugim miejscu w lidze francuskiej za słynną Marsylią. Armstrong. Krzysztof Warzycha. Prusik. Wdowczyk. I to, co Wdowczyk rzeczywiście potrafi. Silny strzał z daleka i dobra interwencja bramkarza Tony Meoli, który po Mistrzostwach Świata został zakupiony przez angielski klub Watford. Zresztą kilku zawodników nie wróciło już do Stanów Zjednoczonych, między innymi oglądany obrońca Tritschu. Reprezentuje barwy praskiej Sparty. Do drugoligowego hiszpańskiego Figueros zawędrował bardzo dobry piłkarz, jakim jest Ramos. Dziś występuje z numerem 7. No i grał przed mistrzostwami, po mistrzostwach do tego klubu powrócił. Myślę o Wermsie, czyli o zawodniku holenderskiego Volendam. Prusik. Krzysztof Warzycha. Werms, kapitan drużyny amerykańskiej. Ramos. Faulowany Prusik. ...493 mecz polskiej reprezentacji w historii od 1920 roku. Amerykanie byli naszym 13. przeciwnikiem. Ważne, że byli pierwszym przeciwnikiem reprezentacji Polski w Warszawie. Rozgrywali tutaj mecz o Podal na nieistniejącym już stadionie Agricole. Nie przyjechał dziś drugi bramkarz reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobry, podobnie jak i Meola.
Holler. Zatrzymały go studia, tymczasem Amerykanie. Kaczmarek, kapitan naszej reprezentacji. Kosecki bardzo przeżywał ostatnią porażkę naszej drużyny z Rumunią. Zajęcia w Ząbkach praktycznie w tym ośrodku energetyków ograniczały się do bardzo lekkich treningów i głównie do zajęć taktycznych. W zasadzie taktykę na spotkanie z Anglią można ustalić przez te, było dwa dni, bowiem jutro, jak wspomniałem, trzech zawodników opuszcza już zgrupowanie. Furtok przyjedzie dopiero do Londynu. Zespół angielski oczywiście jest zdecydowanym faworytem. Angielska prasa na razie niewiele pisze na temat spotkania z Polską. Raczej w kategoriach zainteresowania tym meczem i występem w spotkaniu eliminacyjnym nowego zespołu, choć to raczej pojęcie umowne, jeśli chodzi o Anglików. Zaledwie kilka nowych twarzy. Trudno, by obecny na spotkaniu trener Anglików Taylor dokonywał jakichś rewolucyjnych zmian. Dziesięć minut pierwszej części spotkania poza nami. Senne tempo. I częściej pod bramką Baki rozgrywane są akcje przez Amerykanów niż przez Polaków pod bramką Meoli. Ziobek nadaje szybkość, dynamikę polskiej reprezentacji. Robert Warzycha. Amerykanie, Ramos, zaledwie 168 cm wzrostu, urodzony w Montevideo. Kosecki. I o takie akcje chodzi trenerowi Strejlałowi. Dobre dośrodkowanie, zgranie na pole karne. I strzał Dariusza Dziekanowskiego. Pierwsza akcja polskiej drużyny, a za nami 12 minut dzisiejszego towarzyskiego meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście trudno porównywać drużynę Stanów Zjednoczonych z reprezentacją Anglii, która przecież bardzo korzystnie, by nie powiedzieć, że bardzo dobrze zaprezentowała się w ostatnich mistrzostwach świata. Ale myślę, że warto zwrócić podczas dzisiejszego spotkania na elementy, które zaprezentują Polacy w tym towarzyskim meczu. Czyli umiejętność wyprowadzenia szybkiego ataku, walka jeden na jeden i rozgrywanie tak zwanych stałych fragmentów, czyli rzutów wolnych, rożnych. I oczywiście, co jest najważniejsze w spotkaniu z zespołami angielskimi z Wysp Brytyjskich, czyli na grę głową. Armstrong, Werms, faulowany przez Szewczyka. Telewizja BBC zwróciła się do polskiej telewizji z prośbą o przekazanie odpłatnie kasety z tego dzisiejszego spotkania. Widać, trener Taylor chce przeanalizować grę już na spokojnie, pokazać, na co stać polski zespół, choć to nie jest skład, w jakim na pewno wystąpimy na Wembley, choćby brak w dzisiejszej podstawowej jedenastce Tarasiewicza. Może państwa to zdziwić, że on nie gra od pierwszych minut, ale Tarasiewicz ma zapalenie węzłów chłonnych. Być może zobaczymy go w końcówce dzisiejszego spotkania. Skoro mowa o tych, których możemy ewentualnie zobaczyć, to obaj trenerzy uzgodnili, że można zmienić czterech graczy w polu i bramkarza, a więc praktycznie rzecz biorąc wszystkich piłkarzy, którzy są w rezerwie. Czachowski. Dziekanowski, Czachowski, Kosecki, Dziekanowski. Niepotrzebne zwolnienie akcji, Prusik, Wdowczyk. Czas, swoboda, właśnie o taki strzał, ale oczywiście i celniejszy, i mocniejszy chodzi. Takich szans będziemy szukali w spotkaniu za tydzień. Oczywiście trudno dziś, w dzisiejszym towarzyskim meczu, wyzwolić taką motywację do gry. No ale nie ukrywał trener Strejlał, że liczy na zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu, przynajmniej na momenty gry takiej, która mogłaby ucieszyć i dać jakiekolwiek podstawy do nieco optymistyczniejszego spojrzenia na nasze szanse na Wembley.
Murray. Ramos. Proszę zwrócić uwagę na to wyszkolenie techniczne tego piłkarza amerykańskiego. Ramos, dobra akcja drużyny amerykańskiej. Ramos. I będzie gol, tak jest. Brawo. Murray. Ten, który zdobył bramkę podczas spotkania z Austrią. Dziś strzela bramkę dla Stanów Zjednoczonych z zespołem polskim. 15 minuta. No i ta akcja, którą oglądamy raz jeszcze w powtórce, daje nie najlepsze świadectwo naszej obronie. Asekurował tutaj Bakę, jeden z naszych obrońców, no ale pozwolili dośrodkować Ramosowi. Popatrzmy raz jeszcze, bo to ważny moment. Nie był pilnowany przez naszych stoperów właśnie Murray. Niezbyt pewna interwencja Baki. No i brak asekuracji tutaj przez wracającego Czechowskiego. Dość niefrasobliwie grają nasi zawodnicy w linii defensywnej. Krzysztof Warzycha zirytowany nieporadnością partnerów. Piotr Czachowski, Kosecki, dobre odegranie do Roberta Warzychy. I rzut wolny po faulu na Kosecki. Po kwadransie towarzyskiego spotkania na stadionie Legii w Warszawie przegrywa zespół polski 0-1. Jest to bardzo dobra pozycja dla Wdowczyka, który pod nieobecność na boisku Tarasiewicza, myślę, że powinien być tym, który będzie strzelał. Powoli podchodzi do piłki, jeszcze nie widzą państwo tego. Jest już Wdowczyk, Robert Warzycha i Prusik. Być może dograją piłkę do Czachowskiego. O takie rozgrywanie tych elementów. To jest bardzo ważny i ładny strzał Prusika. Pierwszy rzut rożny dla polskiej reprezentacji. Pojedynki na polu karnym wygrywają Amerykanie. Czachowski. Nieporozumienie z Robertem Warzychą. Ramos. Prezentuje typowe cechy dla gracza z Ameryki Południowej, no ale wspominałem o tym, że ojciec urodził się w Urugwaju, on też zresztą w Montevideo. Potem dopiero zmienił obywatelstwo. Świetnie wyszkolony technicznie, stąd nie dziwi fakt zakupienia jego po Mistrzostwach Świata przez klub hiszpański, wprawdzie drugoligowy. Kaczmarek. Wdowczyk. Zaczęli Polacy dość ospale. Brak zresztą tego przyspieszenia pod polem karnym rywala. Sporo akcji skrzydłami. Kosecki. I Armstrong. Większość graczy amerykańskich rekrutuje się oczywiście z zespołów uniwersyteckich. Paradoksem jest to, że kraj, organizator najbliższych Mistrzostw Świata w roku 1994, nie ma ogólnokrajowej ligi. Ale Bob Gensler, z którym rozmawiałem przed dzisiejszym spotkaniem, twierdzi, że niebawem taka liga będzie w Stanach Zjednoczonych, że znaleźli się sponsorzy, że teraz na futbol się stawia. Choć trudno wierzyć w to, żeby futbol zyskał popularność. Amerykanie fascynują się swoim futbolem, futbolem amerykańskim. Fascynują się koszykówką, hokejem, czyli grami tymi, gdzie coś się dzieje, gdzie nie ma takiej monotonności, gdzie te emocje są dużo mniejsze niż w grach, o których wspomniałem. Nie na darmo zresztą Międzynarodowa Federacja Piłkarska zamierza zmienić przepisy, by uatrakcyjnić grę. Strzelał strzelec bramki Murray. Ostatnie Mistrzostwa Świata
oglądał w Stanach Zjednoczonych mój redakcyjny kolega Włodzimierz Szaranowicz. W Łódku mamy chwilę czasu, bo spotkanie raczej nie wywołuje i nie wzbudza większych emocji. Powiedz więc, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie piłką nożną w Stanach Zjednoczonych? Jak było odbierane mistrzostwo? Soccer jest właściwie grą marginalną, grą imigrantów. I praktycznie nawet to się potwierdza tu na boisku. Większość nazwisk to jest pochodzenie włoskie, meksykańskie. Znaczy są to na ogół właściwie dzieci emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i w tych środowiskach soccer jeszcze istnieje. Myślę, że no ciężko będzie za 4 lata Amerykanom wykreować i w ciągu tych 4 lat europejski futbol, myślę, że to tournée jest w jakiś sposób promocyjne. Liczyli bardzo na przyjazd Beckenbauera, na ogromny autorytet Kaisera, który zresztą przecież znany jest ze swojej gry w kosmosie w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim to, co mówiłeś wcześniej. Tam jest futbol amerykański i tu na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Ta gra ma zrobić światową karierę. Teraz był problem już podczas Mistrzostw Świata we Włoszech, by znaleźć telewizyjnego sponsora. Nikt, żadna ze stacji tego nie chciała transmitować. W końcu robiła to jedna z 4 stacji Teda Turnera z Atlanty, TNT. Zresztą robiła to tak, że dla Europejczyka i dla Amerykanina ta gra nie mogła być ciekawa. To jest pewien próg informacyjny, próg wiedzy o futbolu europejskim. Każde dziecko amerykańskie wie, na czym polega futbol amerykański, pasjonuje się nim, ma swoich bohaterów przez lata, to jest ukształtowana tradycja. Dla nich jest to gra zupełnie obca i te mistrzostwa przeszły w całkowitym cieniu. Nikogo to nie interesowało i muszę przyznać, że oglądałem w większości mecze z telewizji meksykańskiej, świetnie robione. Zresztą Amerykanie zamierzają skorzystać z właśnie wzorów meksykańskich podczas organizacji mistrzostw u siebie w 1994 roku. Nadal jest problem tego, że żadna ze stacji telewizyjnych tych mistrzostw nie chce kupić. Zapewne będą musieli kupić je Europejczycy. Tu powstanie problem godzin, bowiem ta różnica czasu jest jednak istotna, o których należy tam grać spotkania, mecze w Stanach Zjednoczonych. No, akcja skończyła się, przepraszam Państwa. Tak, tak. Po prostu niemożliwe jest w tych środowiskach, gdzie są duże skupiska emigracyjne, myślę o Kalifornii, Chicago, na wschodnim wybrzeżu, w niektórych miastach rozgrywanie spotkań około godziny 12 czy nawet nieco później, a wówczas te spotkania byłyby w Europie no, w czasie, który by interesował odbiorcę europejskiego. Zatem tu przed ogromnym dylematem staną telewizje zachodnioeuropejskie, jak to wszystko zorganizować. Popatrzmy może wreszcie na jakąś ciekawszą akcję polskiej drużyny. Zióber, ale wprost pod nogi Krumpę. Faulowany w międzyczasie Ramos. Będzie niezbędna, zdaje się, pomoc lekarska. A za nami, proszę Państwa, 22 minuty, podczas których polski zespół niewiele ciekawego zaprezentował. Amerykanie po objęciu prowadzenia niezbyt kwapią się do konstruowania ataków. Nasze raczej kończą się na wysokości pola karnego. Brakuje dokładności rozegrania akcji. Nie ma w tej chwili na boisku Tarasiewicza. Widać to najwyraźniej w polskiej drużynie, bowiem nie ma reżysera gry, człowieka, który by porozdzielał piłki. Może wykorzystując chwilę czasu, powrócimy do Twoich spostrzeżeń i obserwacji ze Stanów Zjednoczonych. Jak sądzisz, czy w ogóle mistrzostwa za 4 lata mogą wzbudzić zainteresowanie? Czy będzie frekwencja na stadionach? Przecież jednak mimo wszystko wejdą w organizację tych mistrzostw bardzo ogromne pieniądze. Ja myślę, że no w tych środowiskach, gdzie jak powiedziałem, są duże skupiska imigracyjne, tak, na pewno w Kalifornii przede wszystkim będą oglądać to Meksykanie. Gdzie indziej imigranci z Włoch, Polski, w Chicago, ale trudno uwierzyć w to, aby ten sport się mógł przebić. Futbol amerykański jest ciekawszy. Werms, groźna akcja Amerykanów. Werms i znowu niepewna interwencja Bako. I 2-0 dla Amerykanów, proszę Państwa. Na trybunach ambasador Stanów Zjednoczonych, Tom Simon, uradowany wstał i bije brawo. Cieszą się Amerykanie. No ale gdzie byli w tym momencie nasi obrońcy? Natomiast Bako no, niezbyt pewnie dzisiaj interweniuje i w 24 minucie tramcimy drugą bramkę po strzale Werms. No
Kosecki. Kosecki, szansa przed polską drużyną. Zbyt indywidualnie rozegrał tę akcję. Był tam na polu karnym i Dziekanowski, i Czachowski. I znowu niepilnowany tym razem Murray. Poradził się z Szewczykiem dość łatwo. I będzie rzut rożny dla Amerykanów. Szewczyk i Murray. Wygrał Murray pojedynek z przewyższającym go wzrostem Szewczykiem. Lekki wiatr. Dobra piłkarska pogoda. Natomiast bardzo słaba gra jak na razie polskiej reprezentacji. Prusik. Werns. Prowadzenie Amerykanów może być zaskoczeniem, ale nie na podstawie tego, co się dzieje na boisku. To oni stworzyli więcej groźnych sytuacji pod naszą bramką. Dotychczas obie reprezentacje spotkały się 10-krotnie. Można powiedzieć, że w pewnym momencie Amerykanie uczyli się od nas futbolu. Choć pierwsze spotkanie, pierwszy towarzyski kontakt, o którym wspominałem w Warszawie w roku 1924, kiedy to Amerykanie wracali z Olimpiady w Paryżu, zakończył się ich zwycięstwem 3-2. Ale potem wygrywaliśmy z nimi 4-0 i 7-0. Dziś przegrywamy 0-2. W tym bilansie 6 zwycięstw polskiej reprezentacji, 3 porażki, 1 remis. Wdowczyk. Poniżej oczekiwań prezentuje się nasza cała druga linia. Polacy dochodzą do pola karnego indywidualnymi akcjami, bądź Ziobera lewą stroną, bądź Koseckiego prawą stroną. Dziekanowski, Ziober, Prusik zostawił Czachowskiem. Ziober. Bałagan na razie. Bałagan w poczynaniach polskiej drużyny. Szewczyk. Krzysztof Warzycha. Czachowski, Dziekanowski i nawet z takiej sytuacji, po dobrym dośrodkowaniu Dziekanowskiego, Polacy nie zdobyli bramki. Oczywiście jest to mecz towarzyski. W perspektywie za tydzień spotkanie na Wembley.
które jest dla zawodników najważniejsze tej jesieni. Zióber i Meola. Był tam Dziekanowski, był przed polem karnym Kosecki, z prawej strony Czachowski. Wspominałem o tym bardzo indywidualnym rozgrywaniu akcji przez Polaków. Kaczmarek. Niepewne są interwencje naszego bloku defensywnego. Prusik. Miejsce, czas i okazja do oddania strzału. I teraz znakomite wejście Armstronga, czyste. Po czym faul Dziekanowskiego. Wolno. Niedokładnie. Rozgrywają Polacy akcję w dzisiejszym meczu. Nie wiem, na ile wpływ obecność trenera Anglików Taylora mogła i ma dla Polaków znaczenie. Nie przypuszczam, żeby była to zasłona dymna przed Wembley, bo mimo wszystko ważne jest zdobycie bramek, wygranie spotkania bez względu na klasę przeciwnika. Wiadomo, że z innym nastawieniem wtedy zespół wyjeżdża, z inną wiarą, z innym przekonaniem własnej wartości na spotkanie niezwykle trudne, jakim będzie mecz na Wembley. Jedno jest pewne, że tam nasi walkę podejmą i zagrają z zupełnie innym zaangażowaniem i motywacją, niż obserwujemy to dzisiaj. Tak przynajmniej przypuszczam. Kaczmar. Faulowany Dziekanowski. Dariusz Dziekanowski. Dla niego jest to 61. występ w reprezentacji narodowej. Gdyby był Ryszard Tarasiewicz, wiadomo było, że on będzie strzelał. Tymczasem Szewczyk i na spalonym Dziekanowski. Minut do końca pierwszej części spotkania, meczu towarzyskiego, który nasza reprezentacja jak na razie traktuje wybitnie sparingowo. Przegrywamy 0-2. Amerykanie rzeczywiście mogą imponować skutecznością. Trzy akcje, z których padły dwie bramki. Nie można tego powiedzieć o naszej reprezentacji. No może wreszcie teraz Dziekanowski, indywidualna znowu akcja i świetna obrona Meoli. Robert Warzycha. Kaczmarek. Wdowczyk. Zióber. Prusik. Krzysztof Warzycha. Eichmann. Werms. Ramos. I zbyt mocne zagranie do Banksa. W zespole Stanów Zjednoczonych tylko jeden zawodnik, który nie był na Mistrzostwach Świata, grający z numerem 3, Fraser. Natomiast Krumpe z numerem 12 i H-Man byli na Mistrzostwach Świata.
ale nie wystąpili w żadnym spotkaniu. Ziober, faulowany. Szachowski. Ramos. I faul Szachowskiego. W drugiej połowie, co jest zgodne z tradycją, zobaczymy z pewnością zachowań Dzika. Dzisiejsze spotkanie ma w zasadzie dać odpowiedź trenerowi jedną podstawową. W jakiej dyspozycji jest Prusik, czy wytrzyma trudy całego meczu, nie grał dość długo. W zasadzie co do pozostałych obsad w drużynie, myślę, że Strejlał nie ma wątpliwości. Istotne może być, kto będzie bronił za tydzień na Wembley. A tę odpowiedź da również druga połowa dzisiejszego spotkania. Na razie rzut wolny dla polskiej drużyny. Wdowczyk. Prusik, Ziober i Krzysztof Warzycha, Kosecki, Ziober. Drużyna amerykańska jest bardzo dobrze przygotowana pod względem fizycznym, ale gdy przeglądałem jeszcze przed mistrzostwami świata we Włoszech prospekt o zespole amerykańskim, czytając o poszczególnych zawodnikach, łatwo wywnioskować, że każdy do futbolu trafił uprawiając zupełnie inną grę. Większość uprawiała albo koszykówkę, albo futbol amerykański spalony, albo hokej, albo pływała. Zresztą te zainteresowania poza futbolem pozostały wszystkim amerykańskim piłkarzom. Ja myślę, że FIFA chyba sobie zdaje sprawę, w obliczu jakiego zagrożenia może stanąć futbol na świecie. Po tych marnych mistrzostwach we Włoszech, które zostały źle odebrane. Następne są na terenie, który, mówiliśmy o tym, nie będzie wspierał wielkim zainteresowaniem. Ale może o tym za chwilę. Amerykanie planują ogromną inwazję swojego futbolu amerykańskiego. Mówiłem o tym, że żadna ze stacji telewizyjnych nie chce wykupić praw transmitowania Mistrzostw Świata w 1994 roku. Żadna z liczących się stacji telewizyjnych, podobnie jak miało to miejsce teraz we Włoszech. Tymczasem Ted Turner za połowę sezonu futbolu amerykańskiego zapłacił $500 milionów. I twierdzi, że za 3 lata zrobi z tego grę światową. I myślę, że FIFA swoimi ostatnimi decyzjami, których szuka jakby większego zainteresowania, uciekając się do większej bramki, do możliwości wyższej strzelania, bramki. Tak. Większej ilości bramek do zlikwidowania spalonego, no szuka jakby pewnego sposobu, by to zainteresowanie wokół futbolu wytwarzać coraz większe, bowiem moim zdaniem, po tym jak oglądałem dużo futbolu amerykańskiego, jest to konkurencyjna absolutnie gra dla kulejącej jednak światowej piłki nożnej. Trzeba coś zrobić, dlatego że po pierwsze jest spore zmęczenie sezonem zawodników. Zawodnicy są jednak bardzo eksploatowani. Eliminacje Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, rozgrywki ligowe, rozgrywki pucharowe, superpuchary, superpuchary Europy,
Puchar Interkontynentalny. To wszystko oczywiście absorbuje. Te mistrzostwa pokazały, że trzeba koniecznie ten futbol atrakcyjny. I mnóstwo propozycji. Może ograniczyć ilość graczy, o jednego mniej. Może to, co ostatnio jest dość powszechne i co wyszło zresztą z Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, z ust rzecznika, poszerzenie i podwyższenie bramki. Mówi się o zlikwidowaniu muru podczas rzutów wolnych, o zlikwidowaniu spalonego. No teraz może szansa i bramka? Nie! Nie udało się, a strzelał Krzysztof Warzycha. Ale to wszystko jest melodia przyszłości, proszę Państwa. Na razie przepisy są niezmienne. Ostatnie mistrzostwa dały dobitny dowód na to, że przy znakomitym wyszkoleniu taktycznym, technicznym, przy przygotowaniu atletycznym, przy zagęszczeniu gry, gdzie 10 ludzi walczy na, no powiedzmy, połowie boiska, trudno o to, by padały bramki. Spalony Ejczyk. Choć nie był to przypadkowy gwizdek, no ale nawet ta akcja potwierdza dość niefrasobliwą postawę naszej dzisiejszej, naszej dziś grającej obrony. Czy będzie grała w takim zestawieniu? Wszystko na to wskazuje. Nie wiem, choć trener Strzelał cały czas się zastanawia, czy przeciwko drużynie angielskiej wyjdziemy z trójką, czy z czwórką obrońców. Krzysztof Warzycha trzymany przez Banksa. Końcowe sekundy pierwszej części meczu, która mogła na pewno rozczarować. Możemy być zdegustowani po tym, co zaprezentował polski zespół, który nie włożył tutaj no, maksimum sił, ale liczyłem, wierząc w to, że jednak Polacy zaprezentują choć kilka akcji znamionujących na umiejętności. Co by nie powiedzieć o rywalu i o wyniku dzisiejszego spotkania, to przecież jednak polska reprezentacja więcej od Amerykanów potrafi. Choć ostatni mecz i ten dzisiejszy o tym przekonać nie mogą. Kanzler, trener Amerykanów, bardzo komplementował Polaków. Radzą sobie z naszymi pomocnikami, napastnikami obrońcy amerykańscy. Prusik, ładna akcja Prusika indywidualna, ale niedokładne zagranie. To ostatnie zagranie, to otwierające drogę do bramki, jak to określamy, jest dziś w wykonaniu polskiego zespołu bardzo niedokładne. Ramos. Faulował Szewczuk. Rozmawiałeś, Darek, z trenerem Ganslerem, mówił dużo o przeszłości polskiej piłki, tylko jakbyśmy ciągle zapominali, a będziemy mieli okazję sobie przypomnieć, bo przyszłą środę na Wembley dokładnie mija 17 lat od tego wielkiego meczu, a później 16 od wspaniałych mistrzostw świata, w których Polacy grali wielką piłkę. To jednak jest dużo. Tak, tylko że w swoim wywiadzie Gensler powiedział jedną, faulowany Ramos, jedną bardzo istotną rzecz, że doceniam klasę waszej reprezentacji, ale nie macie w tej chwili piłkarzy takich, jak mieliście w roku 74. Nie macie w swojej drużynie Laty czy Dejny, którego Amerykanie znają bardzo dobrze z występów właśnie w ich kraju. Myślę, że trzeba przyznać Ganslerowi rację. Zresztą jakim mamy materiał piłkarski, wiemy, mimo że ten Strzelał stawia na naszych graczy, którzy grają w ligach zachodnioeuropejskich. Przecież jednak nasi nie należą tam do czołowych gwiazd tych lig. Wszystko, co mieliśmy najlepsze, w zasadzie z kraju wyjechało. Dwóch, trzech piłkarzy, ładny strzał i znowu niepewna interwencja i bramka po ewidentnym błędzie Baki. 3-0, proszę Państwa. Popatrzmy na tę akcję raz jeszcze, bo warto. Strzelał Ramos. Błąd Bako. Spóźnił się z interwencją Kaczmarek. Nie było asekuracji drugiego słupka. I proszę Państwa, Amerykanie prowadzą 3-0. A to druga bramka zawodnika, o którym wspominałem. Najlepszego piłkarza z zeszłego sezonu w Stanach Zjednoczonych. Wermsa. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, która jeśli miała być
zasłoną dymną przed faktycznymi umiejętnościami, to muszę powiedzieć, że Polacy zadanie tutaj spełnili. Ale oczywiście to żart. Nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków z tego sprawdzianu. Przed nami drugie 45 minut. No ale muszę przyznać, że wszystkiego się spodziewałem. Na pewno niewielkiego widowiska, ale nie tego, że po 45 minutach przegrywać będziemy 0-3. Ale nawet nie wynika sama postawa drużyny. No jest co najmniej, delikatnie mówiąc, niepokojące. Tyle, proszę Państwa, z tej pierwszej połowy. Mam nadzieję, że w drugiej zobaczymy przynajmniej ciekawszą postawę polskiej drużyny. Ale przerwa w dalszym ciągu, kontakt podczas przerwy ze sportem. Zapraszam na nasz tradycyjny magazyn Sport 10 Minut, który dziś wyjątkowo nie o 20.45, a 21.45, a o godzinie 20.45. Bardzo proszę. Do spotkania na Wembley tydzień, proszę Państwa, jest to naprawdę niewiele. Oczywiście skład był budowany i teraz trudno robić to jakieś roszady. A o tym, jak ocenia publiczność znająca się w końcu na futbolu postawę reprezentacji, najlepiej świadczą te gwizdy i ten pomruk dezaprobaty. Dlatego, że jednak ludzie przyszli. Gdy pytałem przed meczem, ile kosztuje bilet na główną trybunę, 20 tysięcy. Może to nie jest tak dużo, ale jest sporo młodzieży na trybunach, która przyszła i chciała zobaczyć reprezentację Polski. Jednak gra się dla ludzi, nie tylko dla samych siebie, oszczędzając własne siły przed ligowymi spotkaniami, jeśli myślę tutaj o trzech piłkarzach, czy też oszczędzając siły na batalię na Wembley. Dlatego, że wprowadzenie w błąd Taylora to nie jest zamiar dzisiejszego spotkania, a jednak porażka porażką pozostanie. Mówię te gorzkie słowa, proszę Państwa, bo też zirytowałem się po tym wszystkim, choć starałem się być dość spokojny. Wiem, że to jest mecz sparingowy, że niczego oprócz rezultatu tutaj z tego nie wynika, no ale wynika jedna zasadnicza historia, że po prostu możemy być zirytowani, możemy być niepewni i w ogóle nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć, w jakiej rzeczywistej formie jest nasza reprezentacja. Odpowiedź chyba uzyskamy na podstawie tych kolejnych 45 minut, które niebawem się rozpoczną. Przypomnę, że Murray i Warms strzelcami bramek, Warms dwukrotnie strzelił celnie w dzisiejszym meczu. O błędach mówiłem. Mówiłem o tych elementach, które będą istotne w spotkaniu z Anglią, ale w każdym z tych elementów byliśmy słabsi. Zarówno w wyprowadzaniu ataku indywidualnego, szczególnie w grze obronnej, ponadto w główkowych pojedynkach, nie mówiąc już o stałych fragmentach gry. Patrzę, czy są zmiany. Tak, na pewno, bo wszedł na boisko Nawrocki. Zaraz na spokojnie popatrzymy, kogo jeszcze nie ma w naszej reprezentacji. Nie wiem, czy zdecyduje się trener Strzelał na wprowadzenie Tarasiewicza, który jest oczywiście do dyspozycji selekcjonera, ale ma zapalenie węzłów chłonnych. Jest również jedna zmiana w drużynie amerykańskiej. Witchman wszedł na boisko. I w miejsce Banksa. Nie ma również Bako. Wandzik w miejsce Bako i nie ma Prusika, a w jego miejsce z numerem 16 Janusz Nawrocki. Wejście Nawrockiego, wprowadzenie zawodnika do drugiej linii, myślę, że powinno zmienić oblicze tego spotkania. Amerykanie też nic wielkiego nie zaprezentowali, prowadzą zasłużenie 3-0, ale bardziej wynika to z błędów naszej drużyny niż ze skonstruowania akcji zespołu polskiego. To też niezbyt pewna interwencja Józefa Wandzika po zderzeniu z Koseckim. Nie wiem, czy Prusik nie wytrzymał trudów spotkania, czy też ta zmiana, jego miejsce wszedł Nawrocki, podyktowana jest próbą osiągnięcia innego obrazu gry na boisku. Polacy, Ziober. Dośrodkowanie, wreszcie skuteczna akcja. O takie akcje chodziło. Roman Kosecki. Jest to druga minuta drugiej części meczu. Myślę, że najciekawsze rzeczy rozgrywały się nie w trakcie pierwszych 45 minut, ale w szatni po tych 45 minutach i
Żałować tylko należy, że nie byliśmy świadkami tego, co trener Strejlał przekazał naszym zawodnikom. Na razie zmniejszają oni rozmiary porażki z 0 do 3 na 1 do 3 po strzale Koseckiego. Może więc cierpliwość tych z Państwa, którzy mimo wszystko nie przełączyli się na pierwszy program, zostanie nagrodzona. Polacy. Dariusz Dziekanowski. Kolejna szansa i niewiele brakowało, by była bramka. Gdyby była już w myśl tych nowych przepisów, pewnie by piłka ugrzęzła w siatce, minimalnie przeszła bowiem obok prawego słupka. Tony Maola. Czachowski, Nawrocki, Wdowczyk. Przede wszystkim nasi przyspieszyli grę i od razu są tego widoczne efekty. Roman Kosecki, strzelec jedynej bramki jak na razie dla polskiej reprezentacji. Ładne odegranie do Ziobera. Ziober na pole karne, raz miastowe dośrodkowanie i teraz tam pomylił się Krzysztof Warzycha. Ale Polacy utrzymują się przy piłce. Warzycha, moment uspokojenia, dośrodkowanie i niewiele brakowało, by Amerykanie sami zafundowali sobie bramkę. Ale najistotniejszy moment, po prostu przyspieszenia gry i zupełnie inny obraz tego, czego świadkami byliśmy w pierwszej połowie. Do obrony ogranicza się w tej chwili zespół amerykański. Kłopot, bo kibice to ambasador Stanów Zjednoczonych Thomas Simon, a za nim nieco wyżej niezbyt słusznego wzrostu trener drużyny angielskiej Graham Taylor. Czasem zabawę urządzili sobie kibice, chowając piłkę. O, właśnie tutaj, ledwo widoczny zza balustrady po prawej stronie, za tą panią z lornetką, trener drużyny amerykańskiej Taylor. Angielski, przepraszam bardzo. Kaczmarek. Czachowski. Najwyraźniej nasi nabrali ochoty i chęci do gry. Ziober. Kosecki. Nieporozumienie z Dziekanowskim, ale nie ryzykowali amerykańscy obrońcy. Krzysztof Warzycha. Wdowczyk. Dobry powrót po stracie piłki Wdowczyka. Nawrocki wspomaga partnerów z obrony. Nie było Wdowczyka, sekurował więc tam linię defensywną. I faul Nawrockiego.
Amerykanie. Murray, strzelec pierwszej bramki dla Stanów Zjednoczonych. Po 7 minutach drugiej połowy, zupełnie odmienne, jeśli chodzi o grę polskiej reprezentacji. Na razie udało nam się zmniejszyć rozmiary porażki z 0-3 do na 1-3. Krampe. Warms. Ramos, proszę. Zawodnik, który ma 168 cm wzrostu i wygrał główkowy pojedynek z naszymi obrońcami. Błąd Roberta Warzychy. Worms. Kaczmarek. Powoli zaczyna wracać gra naszej drużyny do normy. Tej normy, którą zaprezentowała, zafundowała nam polska reprezentacja w pierwszej połowie. Józef Wandzik. Wyrazić ubolewanie, że tak późno do kadry trafił Sidorczuk. Postawa jego ligowa, mecze w pucharach potwierdzają olbrzymie możliwości tego młodego człowieka. Duży talent. No przede wszystkim jego walorem jest również to, że jest niższy od dwóch piłkarzy, naszych reprezentacyjnych bramkarzy. Ale trudno też dziwić się trenerowi Strejlałowi, że w ostatniej chwili nie zmienia swojej koncepcji. Musi być konsekwentny. Stawiał na tych dwóch naszych bramkarzy, dokonując sukcesywnie zmian. Każdy z nich grał po połowie, jeśli było to możliwe w towarzyskich meczach. W takim spotkaniu jak za tydzień na Wembley liczyć się będzie jednak doświadczenie. Może gdyby Sidorczuk miał za sobą reprezentacyjne choćby 2-3 mecze, Strejlał podjąłby ryzyko wystawienia piłkarza Lecha. Robert Warzycha. Większe zaangażowanie się w pressing, w krycie rywala na jego połowie oczywiście zmusza do błędu, jak przez chwilę to widzieliśmy. Strata piłki przez Polaków. No ale o przewadze naszego zespołu świadczy najlepiej fakt, że żaden z amerykańskich piłkarzy nie był na naszej połowie. Dopiero teraz przeszli na nią i Ramos, i Worms. Kosecki. Worms, strzelec dwóch bramek. Sporo potrafi. Wspominałem o tym, że gra w Holandii w Wolę. No ani muszu, ni chęci naszym piłkarzom na razie wystarczyło w tej drugiej połowie na pierwsze 5 minut, które zaowocowały zdobyciem bramki, ale przegrywamy 1-3. Przydałoby się jeszcze kilka minut dobrej gry, by przynajmniej osiągnąć rezultat remisowy. Teraz może jest szansa na to. Roman Kosecki. Czachowski nie przyjął piłki. Efekt widzieliśmy. Worms poradził sobie z Kaczmarkiem. Dobra asekuracja Szewczyka. Powrót Czachowskiego, Robert Warzycha. No ale znowu w tej drugiej linii sporo tracimy. Teraz Krzysztof Warzycha do Dziekanowskiego. Zbyt mocne jednak zagranie. Zbyt wolny jest Dariusz Dziekanowski. Dziekanowski.
setki w środku, do niego właśnie zagranie. Ładny strzał głową i ładna interwencja bramkarza amerykańskiego. Druga udana akcja w tej drugiej połowie polskiej drużyny. O pierwszej połowie nie będę już wspominał. Szachowskiego faulu. Powiem szczerze, że nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego Polacy nie chcą włożyć więcej wysiłku w ten dzisiejszy mecz, bo że potrafią, to zaprezentowali nam na początku drugiej połowy. Ja rozumiem nadrzędność celu, jakim jest mecz z reprezentacją Anglii za tydzień, ale w końcu ci wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiego futbolu, wystawieni zostali dzisiaj przez polski zespół na bardzo trudną próbę. Poczekajmy z końcową oceną do zakończenia tego spotkania, a do końca pozostały 32 minuty. Ramos. Przyjemność patrzenia na to, co potrafi ten piłkarz. Faul Nawrockiego. Można zadać sobie pytanie, czemu służą takie próby, dlatego że w końcu trener stawia jakieś założenia taktyczne przed drużyną, które zespół powinien wykonać. Ja rozumiem, że drużyna może unikać gry bardzo kontaktowej, by nie narazić się tutaj na jakiś uraz. No ale jednak konstruowanie akcji dzisiaj jest, można powiedzieć, żadne, z wyjątkiem tej jednej, którą zobaczyliśmy na początku drugiej części spotkania. Druga linia jest praktycznie rzecz biorąc niewidoczna. Obrona popełniła kardynalne, powiedziałbym, błędy w pierwszej części spotkania. Nie mówiąc o tym, że zasługę szczególnie przy trzeciej bramce, winę za trzecią bramkę ponosi Jarosław Bak. Bandzik. Wdowczyk. Przegrany mecz z Rumunią w wykonaniu polskiej reprezentacji był nieporównywalny, jeśli chodzi o to, co Polacy zaprezentowali. Natomiast dziś, od kilku minut w tej drugiej części spotkania, powtarza się obraz gry z pierwszej połowy. No i bramka, tak jest. Jednak nie. Będzie bramka zaliczona. Zmniejszam rozmiary porażki na 2-3. Powtórce myślę, że będzie widać słuszność decyzji arbitra. Jacek Ziober strzelcem drugiej bramki. Popatrzmy raz jeszcze. Kozłowała ta piłka, ostry kąt. I teraz, czy była za linią bramkową? Tak jest. Jest to 16. minuta drugiej części spotkania. A więc 61. minuta meczu. Ramos. I rzut rożny dla zespołu amerykańskiego.
Ramos. Dziekanowski. Ziober. Bardzo piękne zagranie Ziobera na prawą stronę. Czachowski. Warzycha. Robert Warzycha. Poprzednio był Krzysztof. Niecelnie, wprost pod nogi Frezera. Nawrocki. I rzut wolny dla polskiej drużyny. I żółta kartka za faul na Nawrocki. Atak od tyłu. Nie na piłkę, a nogi zawodnika faulował Murray. Szewczyk albo Wdowczyk, który jak na razie nie kwapi się do tego, żeby podejść do miejsca, skąd nasi będą strzelać na bramkę Tony Meoli. Roman Szewczyk. Roman Szewczyk. Potężne uderzenie, szkoda tylko, że niecelne. Żeby pochwalić piłkarza za taki strzał, to przynajmniej piłka powinna iść w światło bramki. Nawet, proszę Państwa, bramki zdobyte w tym meczu nie mogą stanowić okrasy tego spotkania. Nasi grają bardzo słabo, Amerykanie powiedziałbym, że przeciętnie. Widowisko jest więc prawie żadne. Nie wiem, czy po tym spotkaniu koncepcja, którą lansuje nasza reprezentacja i nie tylko, która jest trendem światowym, europejskim, może za moment Krzysztof Warzycha, czyli gra trzema obrońcami, może stanowić dla nas pewne zabezpieczenie naszej bramki. Teraz tak, w drugiej połowie Wandzik nie został poddany specjalnemu sprawdzianowi, ale myślę, że trener Strejlał będzie miał spory zgryz co do obsady bramki. Ziober, on i Kosecki to ci dwaj, którzy w jakiś sposób wyróżnili się na tle tej, powiedziałbym, momentami beznadziejności. Będziemy za chwilę mieli zmianę w drużynie Stanów Zjednoczonych. Na boisko wejdzie Dajek. Piłkarz, który również nie był na Mistrzostwach Świata, który dziś zadebiutuje w narodowej reprezentacji. Ma 20 lat. Tony Meola. Ramos. Będzie zmiana. Mówimy o tym, że trzeba podjąć walkę z zespołem Anglii. Ja wiem, że zawodnicy w zupełnie inny sposób podejdą do meczu na Wembley za tydzień, no ale mimo wszystko te próbki pressingu tutaj dzisiaj były w ogóle nieudane. Niewidoczna druga linia. Wiem, że w odwodzie trener Strejlał Matarasiewicza. Myślę, że ten jednak skład będzie wyglądał nieco inaczej za tydzień na Wembley. Rezultat identyczny jak w pierwszym kontakcie obu reprezentacji, który odbywał się na stadionie Agricoli w roku 1924. Wtedy Amerykanie wygrali z nami 3-2. Myślę, że jednak nasz zespół doprowadzi przynajmniej do remisu w trakcie przebiegu drugiej połowy. Wandzik. No wreszcie pewnie. Mówię wreszcie pewnie, mając na myśli obsadę bramki. Tej pewności brakowało Jarosławowi Bace w pierwszej połowie. Kaczmarek.
Szewczyk gra na prawej stronie. Wiadomo, że na Wembley grać będzie na środku obrony. Myślę, że trochę też chciał tutaj zmylić w pewnym ustawieniu drużyny trenera angielskiego Taylora Andrzej Strzelał. Ale myślę, że taka zasłona dymna nie na wiele się zda. Zgoła odmienne wrażenie wywiózłby z Warszawy Taylor, jeśli by Polacy wygrali łatwo to spotkanie, prezentując naprawdę kilkanaście, czy kilka choćby akcji na europejskim poziomie. Kosecki. I rzutem z autu rozpoczną Polacy. Tylko skwitować śmiechem kiksy polskiej reprezentacji. Wdowczyk. Kaczmarek. Ale jest to, proszę Państwa, po prostu konsekwencja podejścia bez koncentracji do dzisiejszego meczu, bez tego zaangażowania się, po prostu zlekceważenie rywala, nie przyłożenie się do gry. Amerykanie ratują się przed utratą trzeciej bramki wybiciem piłki na rzut rożny. Kramp. Czachowski. Grać dalej, nic nie było, zdaniem niemieckiego arbitra Wernera Fecklera. Wdowczyk. Nie przerywa sędzia gry. Wdowczyk. Dobre włożenie piłki, ale szybszy od Roberta Warzychy był obrońca amerykański Worms. Faul na Wrockiego. Co może zrobić Strzelał, bo przecież wiadomo, że przez te kilka dni, które mu pozostały, trenerowi Strzelałowi, trenerowi Ćmikiewiczowi, przez czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, ani naszych zawodników niczego nie nauczy, ani nie wpłynie na ich fizyczną wydolność. Sprawa jest przede wszystkim w psychice, w motywacji, w podejściu. No ale właśnie, w jaki sposób to zrobić? Jak osiągnąć tę sportową złość, agresję, koncentrację? Czy sam stadion i stawka meczu oraz rywal mogą to wyzwolić? Czy nasi nie przestraszą się angielskiego zespołu, angielskiej publiczności i samego stadionu? Większość z nich ma przecież jednak ogranie europejskie. Kilku z nich występowało w meczu przed rokiem, a tylko nie ma dwóch piłkarzy, którzy grali z Anglikami na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy zremisowaliśmy 0-0. I był to naprawdę dobry mecz polskiej reprezentacji. Niewiele brakowało, byśmy to spotkanie wygrali, ale wtedy polski zespół zaprezentował wszystkie te cechy, które są niezbędne, konieczne do tego, żeby cokolwiek osiągnąć w grze z zespołem angielskim. Zresztą nie tylko angielskim. Podstawą jest walka. Tę walkę Polacy podjęli. Myślę, że było to najlepsze w dotychczasowej karierze spotkanie Ryszarda Tarasiewicza, jeśli chodzi o konstruowanie gry. Wytrzymał trudy całego spotkania. Zabrakło wtedy polskiej drużynie skuteczności. Szewczyk. I teraz ratuje Fraser Amerykanów przed utratą bramki. Powoli, z konsekwencją i z trudem Polacy dążą do wyrównania. Jacek Ziober. Meola, bardzo dobra interwencja.
kiks amerykańskich obrońców. Szewczyk, nieporozumienie z Warzychą. Utrzymujemy się jednak przy piłce. Kaczmarek, Amerykanie zastawiają pułapkę offside'ową. Zobaczymy, jak Polacy rozegrają ten fragment gry. Kaczmarek, zamysł dobry, tylko że wcześniej powinien odegrać piłkę do któregoś z partnerów. Czekowi nie powinni nasi robić na Wembley, to wszystkiego tego, z wyjątkiem oczywiście tych dwóch fragmentów, gdzie zdobyliśmy bramki, co zaprezentowali podczas dotychczasowych minut, które upłynęły w tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że trudno wymagać tutaj jakichś gwałtownych, nerwowych reakcji naszego sztabu szkoleniowego. Selekcję prowadzili dość długo. Po selekcji postawili na tych, nie innych piłkarzy. Nikogo innego nie będą w ostatniej chwili obdarzać zaufaniem. Po prostu będą musieli Polacy zagrać diametralnie różnie niż dziś. Co ciekawe, zespół nawet zbierał pochlebne opinie za remis na Parc des Princes z Francją. Już wzbudziła obawy postawa, choć brakowało kilku elementów ogniw, myślę o zawodnikach, którzy nie przyjechali. Spotkanie z Rumunią, no natomiast dzisiaj, proszę Państwa, mimo że Polacy zmniejszyli rozmiary porażki, trudno cokolwiek pozytywnego powiedzieć przed tym spotkaniem, które czeka nas za tydzień. A do końca meczu pozostanie niebawem tylko kwadrans. Kolejny rzut rożny dla Amerykanów i kolejna tym razem udana interwencja Józefa Wandzika. Jacek Ziober. Czas, miejsce, swoboda na rozegranie akcji. Popatrzył na partnerów. Proszę zwrócić uwagę na szybkość piłkarza Montpellier. Rzeczywiście znakomicie przygotowany, mimo że narzeka na przemęczenie. I po jego indywidualnej akcji rzut rożny dla polskiej drużyny. Roman Kosecki. Za daleko wypuszczona piłka. Naprawił swój własny błąd. Nieporozumienie z Zioberem. Dziekanowski nie doszedł. Krzysztof Warzycha, Nawrocki. Szewczyk. O taki strzał chodziło i niewiele brakowało, by wyrównał. Ładna akcja i bardzo dobre uderzenie Romana Szewczyka. Mówił trener Andrzej Strejla, o czym wspomniałem na początku dzisiejszej transmisji, że właśnie o strzały z daleka chodzi mu, o sprawdzenie tego elementu gry, bo przecież raczej trudno wierzyć w to, żebyśmy mieli dużo miejsca pod bramką angielską. Po przejściu do kontrataku trzeba będzie zdecydować się na strzał z daleka, no ale tych strzałów w dzisiejszym spotkaniu oglądaliśmy niewiele. Polski zespół, akcja, szansa na wyrównanie, ale tylko rzut rożny po dośrodkowaniu Dziekanowskiego. Dziekanowski. Klubowy partner z Celtiku Wdowczyk. I Tony Meola. Roman Szewczyk. Czachowski. Ziober.
niecelne zagranie. No i teraz przypadek decyduje o tym, że jesteśmy przy piłce. Krzysztof Warzycha i Tony Meola. Brawa dla amerykańskiego bramkarza. Państwa, którzy czekają na panoramę dnia, mają informację, o której będą ją mogli zobaczyć. Niewiele ponad 10 minut do końca. Kaczmarek. Kosecki. I rozpocznie Tony Meola od własnej bramki. Nie decyduje się na kolejne zmiany trener Andrzej Strejlał. Mówiłem o tym, że Ryszard Tarasiewicz jest chory. Oszczędza więc jego siły na Wembley. Selekcjoner. Po pierwszej połowie boisko opuścił Prusik, ale trudno mi jest powiedzieć, czy był to wynik jego słabej postawy, która w niczym nie różniła się od postawy całej drużyny w pierwszej połowie. Ofiarnie teraz ratuje swój zespół przed utratą bramki. Grający z numerem 14 Dajek. Kolejna zmiana w zespole Stanów Zjednoczonych. Na boisko wejdzie z numerem 11. Winalda, uczestnik Mistrzostw Świata, San Francisco, ponad 15 występów w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Napastnik sporo umie, sporo strzela. 9 minut do końca, rzut rożny dla Polaków, Dziekanowski, szybsi jednak obrońcy drużyny Stanów Zjednoczonych, Worms, ładna akcja drużyny amerykańskiej. I nierozgrzany Winalda nie doszedł do piłki. Robert Warzycha. Dziekanowski. Nie ma nikogo tutaj, kto by zamknął akcję. Roman Szewczyk. Odbita piłka któregoś z amerykańskich obrońców. Próba wymuszenia na arbitrze rzutu karnego przez Koseckiego. Wdowczyk. Kaczmarek i Winalda. No ale trudno porównywać, mówiąc nawet o sporych umiejętnościach amerykańskich piłkarzy. Wormsa, strzelca dwóch bramek, Winaldę, Ramosa, do któregokolwiek z angielskich piłkarzy. A przecież grać będą i Gascoigne, i Lineker, i być może Barnes, jeśli nie Ian Wright, i Beardsley, i Platt, nie mówiąc o znakomitych obrońcach. Ziober, który teraz z lewej strony przeszedł na prawą, na lewą Kosecki, zmiana więc pozycji. Mimo zmęczenia Ziober jest tym zawodnikiem, który jest jedynym, który konstruuje, cokolwiek chce stworzyć w tym ataku pozycyjnym polskiego zespołu, który nigdy nie był silną stroną naszej reprezentacji. Oczywiście, że na Wembley przyjdzie nam się głównie bronić, ale jeśli i o tym doskonale wie sam szkoleniowiec Andrzej Strejlał i mówi o tym wielokrotnie, że jeśli do tego spotkania podejdziemy tylko defensywnie, to po pierwsze kibice tego nie wybaczą zespołowi, a po drugie, no nie ma o czym myśleć, żeby osiągnąć korzystny rezultat.
niecierpliwiona publiczność, która przyszła słono płacąc za bilety, liczyła na przynajmniej zwycięstwo. Próbuje jeszcze dopingiem poderwać polski zespół, by wykrzesał trochę więcej sił z siebie. Ziober, umiejętnie zablokowany strzał przez amerykańskich obrońców. Polacy wybitnie sparingowo podeszli do tego meczu. Czy polscy piłkarze więcej potrafią? Myślę, że odpowiedź jest twierdząca, ale na podstawie tego, co widzieliśmy w przeszłości, ale nie na podstawie tego, co zaprezentowali Polacy dzisiaj. Oczywiście, że mecz za tydzień będzie zupełnie inny, z zupełnie innym nastawieniem, z innym podejściem, bo oczywiście aż strach pomyśleć o tym, co by się działo na Wembley, gdyby Polacy grali tak, jak grają dzisiaj. Sześć minut do końca słabego meczu towarzyskiego, międzypaństwowego pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Szewczyk, Czachowski. Warto też zauważyć, że to ustawienie zespołu będzie inne i skład personalny nieco różniący się od tego, jaki widzimy w dzisiejszym spotkaniu. Ziober. Rzut wolny dla polskiej drużyny. Dariusz Wdowczyk, tylko jeden obrońca amerykański, przed nim nic nie wyszło z tego dośrodkowania, Amerykanie. Armstrong. Witchman. Amerykanie zwlekają, nie ma co się dziwić. Końcowe sekundy pierwszej połowy, wynik dla nich niezwykle korzystny. Wynik taki, proszę Państwa, jak 66 lat temu, kiedy to doszło do pierwszego kontaktu między jedną i drugą reprezentacją. Jeśli mowa o tradycjach futbolu jednego i drugiego kraju, to Amerykanie rozpoczęli kontakt z piłką nożną wcześniej niż my. Można powiedzieć, że wtedy od nich się uczyliśmy. Ale potem my byliśmy dla nich nauczycielami, szczególnie w latach 70. Teraz na wiosnę tego roku przegraliśmy 1-3. Na jesieni przegrywamy 2-3. Można powiedzieć więc o postępie w polskiej reprezentacji. Ale cóż to za postęp, to widzieliśmy. Ja wiem, że to nie był rywal, który mógł zmusić do maksymalnego wysiłku, ale przynajmniej mogliśmy oczekiwać od polskiej reprezentacji w dzisiejszym meczu kilkunastu akcji, które by znamionowały umiejętności polskich piłkarzy. A w sumie może jedną taką akcję, kiedy padła bramka Koseckiego, czy umiejętności Ziobera, zobaczyliśmy. Zbyt dużo obaw wzbudziła swą postawą, swą grą drużyna w dzisiejszym meczu na tydzień przed niezwykle trudnym, arcytrudnym spotkaniem na Wembley. Mówiłem na początku transmisji, że Amerykanie to przecież uczestnik Mistrzostw Świata i że kilku piłkarzy gra w Europie, że kilku graczy sporo potrafi, no ale przecież nie oszukujmy się, że nie jest to zespół, z którym nasza drużyna nie powinna wygrać. Jest to drużyna wciąż na dorobku, myślę o Amerykanach, drużyna, która przyjechała się uczyć, zawodnicy perspektywiczni, chociaż myślę, że ten skład zespołu amerykańskiego za 4 lata z pewnością również będzie się bardzo różnił. ...120 sekund, nawet mniej do końca meczu. Amerykanie, Winalda. Ładne dośrodkowanie i Worms. Strzelec dwóch bramek dla drużyny amerykańskiej. Po kolei. Na pewno Wandzik
dużo pewniejszy niż Bako w pierwszej części spotkania, choć Bako poddany trudniejszemu sprawdzianowi przez drużynę amerykańską, która w drugiej połowie broniła korzystnego rezultatu, mało atakowała. Blok defensywny w niezmienionym ustawieniu, choć innym myślę niż zaprezentuje się na Wembley, w pierwszej połowie obciążony szkolnymi błędami, brakiem zgrania, asekuracji po utratach bramek. Druga linia, mało widoczna, w niej tylko i wyłącznie Jacek Ziober, którego można w jakiś sposób wyróżnić za to, co zaprezentował w drugiej części meczu. Atak, zupełnie niewidoczny Dariusz Dziekanowski, wolny, wyróżniający się w drugiej części spotkania, w pierwszej zbyt indywidualnie rozgrywający akcję strzał teraz Krzysztofa Warzychy, Roman Kosecki. W drugiej połowie filami pokazujący, co potrafi Krzysztof Warzychy. Zbyt dużo znaków zapytania, wątpliwości, niepokoju po tym dzisiejszym spotkaniu, biorąc oczywiście nawet poprawkę, że jest to, proszę Państwa, mecz towarzyski, że jest to mecz sparingowy, że Polacy nie pokazują wszystkiego, na co ich stać i potrafią i że nie angażują maksimum sił, mając w perspektywie spotkanie za tydzień. Mimo wszystko zbyt dużo wątpliwości mamy po tym dzisiejszym meczu, który na dodatek przegrywamy 2-3. Trudno wierzyć, że Polacy nawet go zremisowali. A takiego rezultatu raczej tutaj nikt dziś nie przewidywał. Własny teren, własna publiczność, perspektywa meczu. Korzystny rezultat był niezbędny, potrzebny i konieczny, choćby dla wiary i atmosfery w drużynie, którą czeka za tydzień mecz na Wembley. Pierwsza połowa, chcielibyśmy ją jak najszybciej zapomnieć. Mecz w sumie w ogóle bardzo przeciętny, jeśli chodzi o widowisko. Wynik wstydliwy. Trudno mówić, czy oczekiwać jakiejkolwiek rewolucji od szkoleniowców polskiej drużyny. Na pewno kilka roszad personalnych będzie. No ale gdyby wyciągać wnioski z tego, co dziś Polacy zaprezentowali, myślę, że pełni obaw możemy być o to, co może zdarzyć się na Wembley za tydzień. Rzutem z autu rozpocznie nasz zespół. Faulowany nie był Kosecki. Ziober. Ładne zagranie piłki. W myśli widzi sporo Jacek Ziober. Kaczmarek. I na spalonym dwóch naszych piłkarzy, chociaż nie było gwizdka głównego arbitra. Teraz dopiero, bo była sygnalizacja bocznego sędziego. Ucierpiał tutaj w tym starciu Dariusz Dziekanowski. I proszę Państwa, w tym momencie arbiter Werner Fekler kończy mecz towarzyski międzypaństwowy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, który przegrywamy 2-3. Sporo oceniałem podczas tych końcowych minut drugiej części spotkania. Chciałbym na koniec, ponieważ wynik jest co najwyżej smutny, nieco pocieszyć Państwa i siebie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że był to kamuflaż polskiej reprezentacji. Jeśli był to kamuflaż, to uważam, że był to majstersztyk przed Wembley. I tym kończę, dziękując Państwu za nieco stracony czas, Państwa i mój. Miejmy nadzieję, że za tydzień żegnać będziemy się w innych nastrojach. Oddaję głos do studia centralnego programu drugiego.